Dzień dobry, w tym nagraniu zapraszam Was do pochylenia się ze mną nad zjawiskiem. Zjawisko to dotyczy wpływu tzw. uzależnienia od dopaminy na przebieg procesu psychoterapeutycznego. To, co potocznie nazywamy uzależnieniem od dopaminy, jest w istocie uzależnieniem od zachowań zwiększających poziom dopaminy, które to przez stymulację układu nagrody w ośrodkowym układzie nerwowym prowadzą do uczucia satysfakcji, euforii, napędu do życia. I tym samym szukającemu przyjemności homo sapiensowi, e, każą tych zachowań poszukiwać i je powtarzać. I homo sapiens ma taki właśnie niezbywalny wewnętrzny imperatyw – szukać przyjemności. Ale homo sapiens e, dlatego zyskał swoją nazwę, bo jest już człowiekiem rozumnym, posługującym się wyżej rozwiniętymi sposobami myślenia niż zobaczyć, upolować, mieć, zjeść. I te wyższe sposoby myślenia zawdzięcza rozwinięciu tzw. kory mózgowej. Kora mózgowa to jest wspaniała struktura naszego mózgu, która sprawia, że mamy nowe funkcje odblokowane. I tak w naszej korze mózgowej jest taka struktura jak płat czołowy i płat czołowy jest odpowiedzialny za hamowanie czyli za co, z klinicznego na, na nasze za umiar. To słówko, proszę, ja Was. To zjawisko, od którego odciągnąć do nas media, sprzedawcy większa część dzisiejszego świata a, która głosi, że potrzebujesz jeszcze więcej, i jeszcze lepiej, i jeszcze szybciej. A tak w ogóle to na wczoraj i od dawna powinno już na Ciebie czekać. Pod kątem klinicznym hamowanie to jest ta funkcjonalność, która sprawia, że potrafimy powściągnąć swoją agresję. I tu nie mylić z przemocą. Choć też przemoc jest częścią agresji, ale jest wąskim wycinkiem. Agresja to też jest sięganie. Wiecie, jak wtedy, kiedy w Edenie Ewa sięga po jabłko, to to jest agresywny akt. I nie nazywam tutaj nieposłuszeństwa wobec czyjejś woli. Ja nazywam zerwanie jabłka. Sięgnięcie i zerwanie jest agresywne. Wdziera się w czyjąś przestrzeń i bierze dla siebie. No i teraz po co ja to, o tym wszystkim mówię? Po to, żeby pokazać, jak hamowanie w dzisiejszym obrazie homo sapiens bywa upośledzane. I wtedy robi się przestrzeń dla tego, co nazywamy potocznie i skrótowo uzależnieniem od dopaminy, a więc uzależnienia od niezdrowych zachowań albo od nadużywania pewnych zachowań. Oba te warianty mają ścisły związek z dopaminą. W pierwszym wariancie, gdzie mamy niezdrowe zachowania, to są te wszystkie uzależnienia od alkoholu, jedzenia, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, do zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, przestępczych, antagonistycznych, w tym też zdrad. W drugim wariancie to jest to przede wszystkim bezrefleksyjne folgowanie przyjemnością. No to co? Jedzonko. Taki pyszny obiadek, że może kawka i ciacho do tego. A w sklepie jest promocja, że dwa hosy są za 6 zł, a pojedynczo każdy po 4. I zobaczcie jak wyłączane jest hamowanie. Zaoszczędzam 2 zł. Na zakupie, który jest sztucznie wykreowaną okazją, na którym bym nie wydała 6 zł, gdybym miała działające hamowanie. Bo ja absolutnie do niczego tych holsów w życiu nie potrzebuję. Ale widzę okazję i ona mi z zewnątrz mówi, że potrzebuje bardzo. To jest to samo uczucie, to jest to samo zjawisko, co kiedy zjadamy naraz cały kubeł lodów, bo są. To po co ja mam się ograniczać po kilku łyżkach? Jak ja mogę przedłużyć to o kilka chwil? Jak się skończą lody, to były jeszcze takie chrupki pyszne gdzieś tam. I iluzja niekończącej się przyjemności trwaj. To jest pułapka dzisiejszych czasów. Doszliśmy do takiego momentu, w którym możemy wydłużać przyjemność, w nieskończoność, i podtrzymywać iluzję, że nigdy nie mamy strat, że nigdy nie mamy momentów e, zwolnienia, nudy, momentów przestoju, takiej emocjonalnej posuchy. A wracając do przykładu, jak się skończy mi jedzenie albo pojemność brzuchu, no to mogę wyciągnąć telefon, do kogoś zadzwonić, napisać, obejrzeć jakiś filmik, rolkę, podcast włączyć. W tle leci mi telewizor albo radio. W międzyczasie może coś sobie do pracy zrobię. I co? Ktoś mi odpisze w międzyczasie. No to lecę zobaczyć i karuzela aktywności nie przestaje się kręcić. Zauważcie, tu nie ma przestrzeni. Nie ma oddechu. Nie ma chwili na ciszę. Tylko wtedy możemy coś w sobie usłyszeć. Między ciszą a ciszą. Problem dzisiejszych czasów jest taki, że nie widzimy w ciszy sensownej przeciwwagi dla nadmiaru bodźców. Wiecie, co jest częstym sabotażystą procesów psychoterapeutycznych? Osąd, że jak nie robisz, to jesteś przegrywem. Że czas cię goni i rozlicza. Że inni już urośli, a ty dalej stoisz w miejscu. Tymczasem psychoterapia wymaga refleksji. To jest proces, który potrzebuje namysłu. I kiedy to mówię klientom, którzy mają ten właśnie problem, to często słyszę: No to się tu zatrzymuje przecież. Na całe 50 minut i to co tydzień. I uśmiecham się wtedy, bo to rozumiem. Doszliśmy do takiego tempa. Że wygospodarowanie godziny na refleksję jest poważnym uhonorowaniem potrzeby zajęcia się sobą, a fakt, że nie używamy telefonu w tym czasie, uważamy za wyczyn. Grafikowo to może jest wyczyn dla naszego ego, które by chciało w ogóle nie musieć się tym zajmować, ale skoro trzeba, no to już proszę, aż godzinka nastała a na koniec proszę zdać raport z wgranych aktualizacji. Kojarzycie Państwo ten moment, kiedy tuż przed zaśnięciem wpadacie na jakąś ważną myśl albo pomysł? Albo pod prysznicem? Albo jak jesteście w jakiejś aktywności i pogrążeni tak jak w transie? To jest właśnie oddanie natury psychiki. Pewne rzeczy z nieświadomości mogą się przedostać tylko kiedy presja ustaje. Kiedy nie ma oczekiwań i rozliczeń kiedy jest przyzwolenie. A my w tym pędzie do dopaminowym hajem chcemy więcej i szybciej i ciągle. I to nam utrudnia. Te nasze uzależnieniowe aktywności mogą być różne. W filmie o dopaminie i serotoninie w gabinecie psychoterapeutycznym opowiadałam o mężczyźnie, który był uzależniony od zdradzenia żony. Mówiąc uzależniony, ja świadomo niejako jako Profanuje złożoność zjawiska i jego wielość znaczeń, bo tu trzymamy się jedynie tematu biochemii i kręcimy wokół dopaminy. Yy, więc to może być uzależnienie od zdradzania, częstych imprez, szukania atrakcji, często kłopotów. I u osób z tym, i yy, osób z żywym temperamentem często tak to wygląda, a u osób z bardziej wyciszonym układem nerwowym, czyli mniej pobudliwych, to może być też w takiej bierniejszej formie, jak jedzenie, granie, zaleganie na kanapie, przed telewizorem, telefonem. Ale wróćmy do tych rozkręconych temperamentów. I teraz jak taki rozkręcony w poszukiwaniu działań podnoszących na człowiek trafia na terapię, to zgadnijcie co się dzieje. No są różne scenariusze, tak jak różne konstelacje, dany klient, dany terapeuta, ale ja się zatrzymam na dwóch potencjalnych, zależących i od temperamentu, i doświadczenia, i umiejętności reflektowania. Więc taki człowiek albo przeżywa katusze od samego początku przez bardzo długo, albo przeżywa fascynację. I wtedy terapia staje się kolejnym źródłem dopaminy. Wglądy i zwiększenie świadomości, orientowanie się co do zmian, jakie w nas zachodzą, bywa bardzo satysfakcjonującym procesem. Bywa też udepresyjniające i często potwierdza to, że zaczynamy tracić iluzję, ale w pierwszych okresach może być jednak. Zaskakująco gratyfikujące. Ale jak każda aktywność, która jest postrzegana przez pryzmat tego, czy podnosi upragnione dobre samopoczucie, a w pewnym momencie ulega habituacji. My się po prostu przyzwyczajamy, i już nas tak to wszystko nie jara. To jest ważny moment, tak jak wtedy, kiedy w nowym związku po czasie opada zakochanie i zaczynamy się orientować, co nas łączy z drugim człowiekiem, jak już tak trzeźwiejemy z tego zalewu. Koktajlu serotoninowo-dopaminowo-oksytocynowego. I jeśli wtedy ten nasz przykładowy człowiek spotyka się z własnym rozczarowaniem, że chciał się czuć dobrze, ale nie czuje, to trzeba się zastanowić, co ja tu robię. I nie mówię tego cynicznie. Co ja naprawdę tu robię? Jakie są moje cele? Czy przychodzę, żeby ktoś za mnie rozwiązał moje problemy, uratował mnie, dał mi pocieszenie? czy przychodzę siebie zobaczyć, poznać, ukochać, przeżyć, rozświadomić. A to drugi nie jest instant. i yy, Jest też momentami wywrotowe, a nie gratyfikujące. Także taki wniosek. Rozsmakowywanie w szybkich przyjemnościach ogranicza naszą możliwość poddawania się Słowo klucz procesowi. W sieci znajdziemy sporo treści z konkretnymi sposobami radzenia sobie z tymi impulsywnymi zachowaniami, które czynią z nas dopaminowych zombi. Na polskim YouTubie jest ponad dwugodzinny film Maćka Wieczorka o dopaminie. Bardzo dużo wiedzy i takie know-how w konkrecie. Ja od siebie dodam, że dopamina jest ważna, niezbędna i wspaniała. Dzięki niej mamy napęd do życia. I nie możemy się chcieć jej pozbyć. Więc jeśli um, będą Państwo interesowali się jakimkolwiek postem dopaminowym czy detoksem dopaminowym, to zostawiam Wam tę myśl, że nie chodzi o pozbycie się przyjemności i życie w ascezie, chodzi o umiar, o wewnętrzną, zdrową dyscyplinę. Ale te treści o detoksie od dopaminy mają sporo gotowych pomysłów behawioralnych, które myślę, że. W takim konkrecie operacyjnym mogą być wkładem. Z tym już Was zostawiam. Jeśli to było pomocne, to proszę o łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia.